Bielańsko-Żoliborski Klub Gazety Polskiej powstał 5 lat temu. Nie jest wbrew nazwie klubem terytorialnym, natomiast działamy w całej Warszawie, w okolicach podwarszawskich. Stąd też nasz patron działający w czasie wojny w Laskach, patron prymas tysiąclecia, kardynał Stefan Wyszyński. Co jest celem naszego działania? To przede wszystkim wychowanie młodzieży, działanie wśród młodzieży, pomoc młodzieży, pomoc dzieciakom, wychowanie, przekazanie pięknych ideów, idei niepodległości, idei walki o Polskę niezależną, niepodległą. Dlatego też pomagamy dzieciakom tutaj na terenach północnej Warszawy, z domów dziecka, organizujemy różne spotkania. I to, co widać za mną tutaj, organizujemy również, mamy formację patriotyczną imienia Kazimierza Wielkiego dla dzieciaków, które są umundurowane za zgodą Ministerstwa Obrony Narodowej. To jest jakby nasz cel działania, przekazanie dzieciom, przekazanie młodszemu pokoleniu, wychowanie młodszego pokolenia najważniejszych ideałów. Jeżeli dobrze pamiętam, to Klub Żoliborski jest czwartym klubem w Warszawie. Bielańsko-Żoliborski. Może Beata mnie poprawi, ale wydaje mi się, że czwarty. Tak, bo mamy Bielańsko-Żoliborski, mamy ten główny prowadzony warszawski przez Adama, mamy Praski, mamy jeden młodzieżowy. No i mamy wokół Warszawy sporo klubów różnie działających. No COVID był takim surowym testem, tak? Bo część ludzi się zniechęciło, część klubów przestało istnieć, ale w tym czasie okazało się, że powstały nowe kluby i nawet niektóre rozkwitły. W tej chwili jest już prawie 500 klubów, z czego rzeczywiście większość dosyć aktywnie działa. Przeciętnie w klubie działa od 15 do 30 osób. Takie kluby powyżej 30 osób to już są, powiedziałbym, bardzo liczne i bardzo aktywne. Tak? Czyli jest nas tak w granicach 10-15 tysięcy wszystkich aktywnych klubowiczów. Czasem jak się zbieramy na jednej sali, to mówimy, no jest paręnaście, kilkadziesiąt osób, no to nie jest to wielka siła. Tylko proszę to przemnożyć przez 500 klubów w Polsce i na całym świecie. Tak? I to wtedy widać, jaka to jest siła, jaki to jest zasięg. Bo ta siła jest w tych mikrokomórkach. Tak? Bardzo często nawet zachęcamy, żeby jak jest klub bardzo duży na rozległym terenie, to żeby się dzielił, działał w mniejszych społecznościach, bo wtedy ludzie się lepiej znają, są lepiej. Ja jestem chłopak z Żoliborza oczywiście, bo miałem 2,5 roku, jak się wylądowałem na Żoliborzu, więc zaczęła się i struktura ministerska, tak, była to najwcześniejsza taka struktura, w której działaliśmy, potem Azowa, też ruchu muminkowego. No i od roku 81 zaczynamy się ruchy konspiracyjne. Tak. Oczywiście najwięcej rzeczy wiąże się z księdzem Jerzym, tak, bo ja chodziłem oczywiście do 84 roku na prawie wszystkie msze księdza Jerzego, no ale historia już tej mocniejszej działalności się wiąże z pogrzebem. Tak. Pamiętam, że się podjąłem, jakiś zagraniczny dziennikarz mnie prosił, żebym tłumaczył, co się dzieje, no i okazało się, że już nie mogę wyjść do pogrzebu, bo bezpieka czeka na zewnątrz, ktoś mnie tam ostrzegł. I zostałem tutaj kilka dni na terenie i razem z Adamem Słomką pilnowaliśmy grobu księdza Jerzego, jeszcze wtedy pustego. Potem się nami już bezpieka zajęła bardziej profesjonalnie. Mój ojciec miał 7 wezwań z powodu działalności swojego syna, który podobno chciał, czyli ja, obalać siłą ustrój. Pandemia nam troszkę zdezorganizowała życie. Niemniej jednak zorganizowaliśmy dla dzieci pomoc dla domu dziecka, który znajduje się na terenie dzielnicy Bielany. Natomiast kupując kilkadziesiąt różnych gier planszowych, gier wydanych przez Instytut Pamięci Narodowej, co najważniejsze, gier takich patriotycznych, pokazujących, uczących historii, uczących niezależności i uczących myślenia. Przed pandemią, 4 lata działania naszego klubu, to praktycznie comiesięczne spotkania. Tu, w Amikusie, spotkania indywidualne, spotkania formacyjne, spotkania dla ludzi już, no nie dzieci w tym momencie, ale dorosłych, którzy tą ideą zarażają swoich najbliższych, swoje środowiska, przekazują.
Również jesteśmy aktywnym uczestnikiem od 5 lat zjazdów klubów Gazety Polskiej w Piotrkowie, w Spale, także jesteśmy tam dosyć liczną grupą zawsze. Oraz oczywiście, co będzie widać w najbliższym też, w wyjeździe na Węgry. Ale to miejsce też jest związane z innego powodu. Jeżeli Państwo pewnie znacie tą figurę Chrystusa Frasobliwego, który jest tam niedaleko grobu księdza Jerzego, to tam są tablice mojej rodziny, dziadka Ludwika Sakiewicza, to obrońca Lwowa, znaczony przez generała Zwadowskiego za obronę Lwowa. I potem żołnierz kampanii wrześniowej i Armii Krajowej, no ZWZ, bo jeszcze go aresztowali, zanim się AK, ZWZ AK przekształciło. Zginął w Oświęcimiu. Druga tablica obok księdza Waleriana Rawy, no to wielki ród, stary bardzo ród, sięgający średniowiecza, senator Rzeczpospolitej, a ksiądz był jedną z pierwszych takich ofiar mordów ukraińskich na Polakach, na Kresach, w Skałacie. I był nawet w II Rzeczpospolitej był kopiec księdza Waleriana Rawy. W prasie II Rzeczpospolitej są zdjęcia z odsłonienia kopca księdza Waleriana Rawy. Ale on też był takim symbolem pojednania polsko-ukraińskiego, bo bardzo znany działacz ukraiński, który go zabił, postanowił się na koniec życia wyspowiadać. No i ksiądz, który go spowiadał, powiedział, że tak nie może. On myślał, że całą się musiał przeprosić za tą zbrodnię, przyznać się i przeprosić przed całą się do tego, co zrobił. Więc mówię, że też może być to pewien symbol pojednania, tak? I droga pojednania. Także dziękuję. Ja tylko chciałem pogratulować tych 5 lat i Robertowi, i wszystkim klubowiczom, którzy się tutaj do tego przyczynili, bo to naprawdę często jest niezauważalne. Spotykamy się w niedużych grupach, tak, kilkunastu, kilkudziesięciu osobowych, a potem trzeba na pospolite ruszenie się stawić. Okazuje się, że kluby gazety są jedyną formacją w Polsce, która jest w stanie zwołać prawą stronę na duże wjazdy, na dużą manifestację, pokazać siłę, czy przy takich zjawiskach jak kontrola wyborów, to po prostu jesteśmy, tak, jesteśmy wszędzie, w każdym miejscu. I zachęcajcie ludzi do tej działalności. To naprawdę ma wielki sens. Bardzo gratuluję i dziękuję. Dziękuję bardzo panie redaktorze, dziękuję bardzo prowadzącemu panu doktorowi Adamowi. Dziękuję bardzo państwu i taka drobna dopowiedź.